spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak ujawnił, iż odkryto przeciek do Solidarności planów przygotowania stanu wojennego, ale pracy nad akcją z zaskoczenia nie przerwano. W październiku ustalono listę blisko 8 tysięcy osób cywilnych, które w odpowiednim czasie mają być uzbrojone w broń palną. Zrobiono przegląd miejsc, izolacji i zakładów karnych. W połowie października generał Jaruzelski został pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego, a zatem przejął pełną władzę w państwie. Na Kremlu dostrzeżono większe zdecydowanie Jaruzelskiego, ale na posiedzeniu biura politycznego KCKPZR Jurij Andropow stwierdził: kierownictwo Polski wspomina o pomocy wojskowej ze strony bratnich krajów. Musimy bronić naszego stanowiska, nie wprowadzać naszych wojsk do Polski. Po spotkaniu Jaruzelski, Glemb, Wałęsa ulga, że jeszcze może uda się porozumieć. Ale gdy 2 grudnia władze dokonują pacyfikacji strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa, coraz trudniej uwierzyć, że sprawy idą ku dobremu. Dzień później Prezydium Komisji Krajowej Solidarności w Radomiu uznało, że władze czynami przekreślają swoje deklaracje o porozumieniu. Nie wiedziano, że spotkanie nagrywa agent SB i że nagranie, spreparowane przez propagandę, stanie się argumentem na rzecz uderzenia w społeczeństwo. Jesienią 1981 roku, na przełomie listopada i grudnia, byłem przekonany, że szansa na ocalenie tego kompromisu polega na okazaniu władzy, że jesteśmy skłonni, zdecydowani i zdolni użyć całej siły tego masowego ruchu do obrony związku przed likwidacją. I taki był sens tych słów, które ja nieopatrznie powiedziałem. Niedobrze jest posługiwać się metaforami na podsłuchach, i z których uczyniono później argument w propagandzie stanu wojennego. 5 grudnia biuro polityczne KCPZPR podejmuje jednomyślnie decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, bez ustalenia terminu. Ostateczną decyzję ma podjąć generał Jaruzelski. W nocy z 9 na 10 grudnia po odprawie w sztabie generalnym. Generał, wszyscy wstali. Podchodziłem do nich kolejno. Ściskałem mocno dłoń, obejmowałem każdego. Byliśmy wzruszeni i zdeterminowani. Rano generał Jaruzelski informuje Kreml o tej decyzji i pyta, czy może liczyć na radziecką pomoc wojskową, gdyby sytuacja stała się krytyczna. Jurij Andropow potwierdza tego dnia na posiedzeniu w Moskwie. Jaruzelski dość natarczywie wysuwa żądania ekonomiczne i uzależnia przeprowadzenie operacji X od naszej pomocy gospodarczej. Stawia również pośrednio pytanie o pomoc wojskową. Opowiadamy się za pomocą międzynarodową, ale o tym, co dotyczy przeprowadzenia operacji X, powinni całkowicie i w pełni zadecydować polscy towarzysze. Jak oni zdecydują, tak będzie. Ani nie będziemy nalegać, ani nie będziemy odradzać. Nie zamierzamy wprowadzać wojsk do Polski. Nawet jeśli Polska dostanie się pod władzę Solidarności, to będzie to tylko tyle. Musimy troszczyć się o nasz kraj. Przez 2 następne dni generał usiłuje uzyskać potwierdzenie, że może liczyć na wojska radzieckie. Spotyka się z jednoznaczną odmową. 10 grudnia, godzina 16:35. Marszałek Kulikow notuje w swoim dzienniku czynności, że ambasador Aristow poinformował. Na polecenie Jaruzelskiego dzwonił Milewski i postawił pytania. Pierwsze. Prosimy, aby przyjechał do nas ktoś z przywództwa partii. Kto i kiedy? Drugie. Wydać oświadczenie popierające nas. Trzecie. Czy możemy liczyć na pomoc ZSRR po linii wojskowej? Odpowiedzi przekazał Aristowowi Rusakow. Po pierwsze, nikt nie przyjedzie. Po drugie, działania zostaną podjęte. Po trzecie, wojsk nie wprowadzimy. 12 grudnia około godziny 16 przekazany zostaje rozkaz o rozpoczęciu ataku. Akcja resortu spraw wewnętrznych, w tym internowania, zaczyna się w całej Polsce około 23:30. 23 lata temu wprowadzono w Polsce stan wojenny. Jak stwierdził Andrii Gromyko, ówczesny minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, Polacy zaatakowali Solidarność. Stan wojenny zabił nadzieję na 7 lat, zatrzymał życie społeczne. Wygasił ogromną, rozbudzającą się energię. Przyniósł wyłącznie klęski.
W tej opowieści o 16 miesiącach przygotowań do niego nie zgodził się wystąpić żaden z zaproszonych funkcjonariuszy systemu. Mówiła więc wyłącznie jedna strona. Ale tak było i wtedy, gdy tylko jedna strona usiłowała realizować umowę społeczną. Dla drugiej była to gra wojenna.